Łan królewski, źreb, włóka i morga chełmińska, sznur mierniczy kwadratowy, pręd większy kwadratowy, pulko, kopanka, łokieć kwadratowy, pręcik kwadratowy itd. Czy wiesz co to jest? To niektóre ze staropolskich jednostek powierzchni. Niesamowicie brzmią, prawda? W życiu codziennym często korzystamy z wielu jednostek. Weźmy na przykład jednostki długości. Wiesz zapewne, że 1 km to 1000 metrów. Jakbyś zapisał tę liczbę w postaci potęgi liczby 10? 1000 to oczywiście 10 do potęgi trzeciej, czyli 1 km to 10 do 3 metrów. A zastanówmy się teraz, ile centymetrów stanowi 1 km? Jak to zrobić? Wiesz dobrze, że 1 metr to 100 centymetrów. Jakbyś zapisał tę liczbę w postaci potęgi liczby 10, to oczywiście 10 do drugiej. Zobacz teraz. 1 kilometr to 10 do 3 metrów, a 1 metr to 10 do 2 centymetrów. Aby policzyć, ile centymetrów stanowi 1 kilometr, należy podstawić 10 do 2 centymetrów tutaj, w miejsce metra. Otrzymujemy, że 1 kilometr to 10 do 3 razy 10 do 2 centymetrów. Czyli razem 10-5 do cm. Operujemy też często różnymi jednostkami masy, na przykład kilogramami. Jeden kilogram to 1000 g, czyli 10 do 3. Zastanów się teraz i powiedz, jaką częścią 1 grama jest kilogram i w jaki sposób byś to policzył. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Żeby sprawdzić, ile kilogramów jest w jednym gramie. Musimy podzielić to równanie obu stronie przez 10 do 3, a 1 przez 10 do 3 to inaczej 10 do minus 3. Znamy również inne jednostki masy, na przykład tony. Wiemy, że 1 tona to 1000, czyli 10 do 3 kg. Jaką częścią 1 kilograma jest tona? Analogicznie jak poprzednio dzielimy i otrzymujemy, że 1 kilogram to 10 do minus 3 tony. Super, a teraz zatrzymaj film i samodzielnie powiedz,. Ile ton mieści się w jednym gramie? Zbierzmy wszystkie informacje. 1 gram to 10 do minus 3 kilograma a 1 kilogram to 10 do minus 3 tony. Aby policzyć, ile ton stanowi 1 gram, należy w miejsce kilograma podstawić 10 do minus 3 tony. 10 do minus 3 razy 10 do minus 3 daje 10 do minus 6. A teraz zajmijmy się jednostkami powierzchni. Jak sądzisz, ile decymetrów kwadratowych to 1 kilometr kwadratowy? Przydałoby się najpierw wiedzieć, ile decymetrów składa się na 1 kilometr. Z poprzednich zadań wiemy, że 1 kilometr to 10 do 3 metrów. Wiesz zapewne, że 1 metr to 10 decymetrów. To powiedz samodzielnie, ile decymetrów składa się na 1 kilometr. Podstawiamy 10 decymetrów w miejsce metrów i otrzymujemy, że 1 km to 10 do 4 decymetrów. To jak otrzymać z 1 km, 1 km kwadratowy? 1 km kwadratowy to oczywiście kilometr do kwadratu. W miejsce kilometra podstawmy 10 do 4 decymetra. Podnosimy wszystko do kwadratu. 10 do 4 do kwadratu to 10 do 8. Natomiast decymetr do kwadratu to oczywiście decymetr kwadratowy. Otrzymaliśmy, że w jednym kilometrze kwadratowym mieści się 10 do 8 decymetrów kwadratowych. A jak teraz policzyć, jaką częścią jednego milimetra kwadratowego jest metr kwadratowy? Po raz kolejny przydałoby się wiedzieć, ile milimetrów mieści się w jednym metrze. Spróbuj to obliczyć samodzielnie. 1 metr to 1000 milimetrów. Czyli inaczej 10 do 3. Dzielimy obu stronie przez 10 do 3 i otrzymujemy, że 1 mm to 10 do minus 3 metrów. Milimetr kwadratowy to oczywiście 1 mm do kwadratu. Podstawiamy w miejsce 1 mm w nawiasie 10 do minus 3 metrów i otrzymujemy 10 do minus 6 m2 po podniesieniu do kwadratu. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to cofnij film i przejrzyj ten fragment jeszcze raz. Zróbmy teraz krótkie zadanie. Mamy trzy działki. Powierzchnia pierwszej jest podana w metrach kwadratowych, powierzchnia drugiej w kilometrach kwadratowych, a powierzchnia trzeciej w centymetrach kwadratowych. Która z nich ma największą powierzchnię? Aby to sprawdzić, musimy wyrazić te wszystkie powierzchnie w tej samej jednostce. Mamy metry kwadratowe, kilometry kwadratowe i centymetry kwadratowe. Ja sprowadzę je do metra kwadratowego. Powierzchni pierwszej nie musimy zamieniać. Zapiszę jednak tę powierzchnię w notacji wykładniczej. Spróbujmy teraz zamienić powierzchnię drugiej działki na metry kwadratowe. Na początku zapisuję w notacji wykładniczej. Następnie trzeba zamienić kilometry kwadratowe na metry kwadratowe. Pamiętajmy, że 1 kilometr to 10 do 3 metrów. Podstawiam i podnoszę nawias do kwadratu. Dalej otrzymuję powierzchnię działki w metrach kwadratowych. Spróbuj również samodzielnie zamienić powierzchnię trzeciej działki na metry kwadratowe. Na samym początku zapisuję powierzchnię w notacji wykładniczej, żeby uprościć obliczenia. Potem przyda nam się informacja, że 1 cm to 10 do minus 2 metra. Podnoszę do kwadratu i ostatecznie otrzymuję powierzchnię działki w metrach kwadratowych. Która jest największa? Zauważ, że wszędzie mamy takie same wykładniki więc porównujemy liczbę stojącą przed dziesiątką. Ta jest największa, czyli druga działka ma największą powierzchnię. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś albo coś jest dla Ciebie niejasne, cofnij film na sam początek zadania i prześledź dokładnie wszystkie obliczenia. Trafiliśmy teraz do trzeciego wymiaru. Jak sądzisz, jaką częścią jednego centymetra sześciennego jest metr sześcienny? Pamiętasz, jak robiliśmy w poprzednich przypadkach? Musimy najpierw wiedzieć, Ile metrów stanowi 1 cm 1 centymetr to 10 do minus 2 metrów. A ile to jest 1 cm? To 1 cm do sześcianu. Tutaj podstawiamy 10 do minus 2 metrów, podnosimy wszystko do sześcianu i otrzymujemy, że cm to 10 do minus 6 metrów sześciennych. Można również w drugą stronę powiedzieć, że 1 m3. To 10 do potęgi 6 cm sześciennych. A teraz samodzielnie oblicz, ile metrów sześciennych składa się na 1 km sześcienny. Po raz kolejny powtarzamy, że 1 km to 10 do 3 m. 1 km sześcienny to 1 km do sześcianu. Po podstawieniu otrzymujemy, że 10 do 9 m3 to 1 km3. Albo w drugą stronę, 1 m3. To 10 do minus 9 kilometrów sześciennych zróbmy jeszcze jedno krótkie zadanie dla powtórzenia. Mamy trzy słoiki o trzech różnych pojemnościach, który z nich ma największą pojemność. Zauważ, że pojemność pierwszego słoika jest podana w decymetrach sześciennych, drugiego w centymetrach sześciennych, a trzeciego w metrach sześciennych. Musimy wszystko sprowadzić do jednej jednostki. Ja sprowadzę do decymetra sześciennego. Zamienię od razu pojemność pierwszego słoika i zapiszę ją w notacji wykładniczej. Tak jak w poprzednim zadaniu, pomoże nam to w obliczeniach. Samodzielnie zamień teraz pojemności tych dwóch słoików na decymetry sześcienne. W pierwszym przypadku musimy najpierw wiedzieć, jaką częścią jednego centymetra jest decymetr. To 10 do minus pierwszej. Podstawiamy do nawiasu, podnosimy do sześcianu i otrzymujemy pojemność w decymetrach sześciennych. Tak samo z trzecim słoikiem. Musimy wiedzieć, ile decymetrów stanowi 1 metr. A 1 metr to 10 decymetrów. Podstawiamy tę wartość do nawiasu i podnosimy do sześcianu. Obliczamy i otrzymujemy pojemność w decymetrach sześciennych. Który słoik ma największą pojemność? Zauważ, że każda z tych potęg ma taki sam wykładnik więc znowu musimy porównać pierwszą liczbę. Ta jest największa. Trzeci słoik ma największą pojemność. Jeszcze raz, jeżeli czegoś nie zrozumiałeś z tego zadania, albo coś było dla ciebie za szybko zrobione, to cofnij wideo na sam początek i przejrzyj obliczenia jeszcze raz. Zamieniając jednostki, warto stosować notację wykładniczą. Aby zamienić jednostkę kwadratową lub prześcienną, należy podnieść do odpowiedniej potęgi jednostkę liniową. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o notacji wykładniczej. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i stacja Matematyka.